Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie państwo bez stosów, czyli Polska w wieku XVI. Oglądamy. Kiedy reformacja zaczęła powolutku nabierać wiatru w swoje żagle i rozwijać się coraz bardziej w Europie, zaczęła coraz bardziej denerwować też ludzi w kościele katolickim i rozpoczęły się prześladowania tychże nowych wyznań reformowanych. Prawie wszędzie w Europie. Mówię prawie, bo w Polsce nie. Polska była krajem wielonarodowym i wielowyznaniowym, o czym mówiłem też w temacie poprzednim, czyli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Natomiast warto tutaj pamiętać o tym, że my mieliśmy w swoich granicach, w swoim państwie luteran, kalwinów, mieliśmy Żydów, mieliśmy tak naprawdę Tatarów, którzy są muzułmanami i nikomu to właściwie nie przeszkadzało. Panowała tak naprawdę wolność. Wiele państw, które prowadziło takie prześladowania, no, zmuszało swoich poddanych, swoich mieszkańców do tego, żeby uciekali ze swojego kraju. I oni znajdowali swoją taką Mekkę, jak to można powiedzieć współcześnie, czyli takie miejsce spokoju, takiego duchowego spokoju, że nikt nas nie będzie tam męczyć i tak dalej, właśnie w Polsce. Do Polski przybywali też Szkoci, przybywali Anglicy i nie było z tym najmniejszego problemu, ponieważ w Polsce panowała tolerancja religijna. Tolerancja, czyli wolność wyznawania, wolność wiary w każdą religię, jaką by się tylko chciało. I tutaj charakterystyczne jest też to, że było tak zwane poszanowanie tej naszej wiary, że nie było przymuszania do wiary w inne religie, jakieś dominujące. A w Polsce dominujący przecież był cały czas jednak katolicyzm. Kiedy umiera Zygmunt August, kiedy zaczyna do Polski przybywać wielu przedstawicieli innych kandydatów do polskiego tronu, no byli to różni w wierze, bo będę o tym mówił przy okazji następnej lekcji, kolejnego tematu. Natomiast będziemy mieli tam prawosławnych, będziemy tam mieli przecież też luteran, będziemy też mieli katolików i tutaj ten katolicyzm, no powiedzmy, że jeżeli przychodziłby ktoś z innego kraju, który byłby katolikiem i który w tym państwie będzie ten katolicyzm bardzo mocno pielęgnował, to w Polsce ci, którzy byli innego wyznania, czyli tak zwani innowiercy, no mogą czuć się, powiedzmy, że no mniej bezpiecznie. Dlatego też przed wyborem Henryka Walezego na tron Polski, a chciałbym tylko przypomnieć, że w roku 1572 we Francji dochodzi do rzezi hugenotów w noc świętego Bartłomieja i no to by się mogły sprawdzić, bo nie wiadomo, co by taki Henryk Walezy w Polsce mógł wymyślić. W związku z tym my, żeby troszeczkę sobie zagwarantować te prawa religijne, w 1573 roku, jeszcze przed koronacją tegoż Walezego, został uchwalony Akt Konfederacji Warszawskiej, czyli dokument, który dawał wolność wyznania i gwarantował prawa innych religii niż katolickie. Dlatego Polska nazwana była państwem bez stosów. Oczywiście ta sprawa tych innowierców, no powiedzmy, że na początku jest ugruntowana, jest spokojna, ale do czasu. Dlaczego do czasu? Dlatego, że kiedy w wieku XVIII ta sprawa innowierców troszeczkę się pokomplikuje, bo nie będą mieli dostępu do urzędów, katolicy będą im tego zabraniać, to sytuację tych innowierców wykorzysta ówczesna caryca rosyjska, czyli Katarzyna II. I to stanie się głównym powodem tego, że w Polsce wybuchnie wojna domowa, która zakończy się pierwszym rozbiorem Polski. Ale to w przyszłości. Należy też pamiętać o jednej rzeczy, że to nie jest tak, że w Polsce, pomimo tego, że była wolność wyznania, to luteranie, kalwini czy inne wyznania będą tutaj sobie robić co chcą i będą się panoszyć. Nie, tak to nie działa. U nas oczywiście była wolność wyznania i najczęściej to było tam, gdzie powiedzmy dana wiara, dane wyznanie znalazło podatny grunt i swoich wiernych. I tak na przykład było z luteranizmem w Rzeczypospolitej. Ten luteranizm będzie głównie w miastach pruskich, takich jak Gdańsk, jak Toruń, czy na przykład jak Elbląg. Oczywiście tam będą takie specjalne zbory protestanckie, w których będą się wierni spotykać, będą się tam modlić i to wszystko będzie miało jakby na celu tylko utrzymanie powiedzmy tych wiernych w jednym miejscu. Nie działa to w ten sposób, że oni, nie wiem, nagabywali innych, czy zachęcali do zmiany wyznania. Prędzej to katolicy do tego zachęcali tych, którzy są powiedzmy, że luteranami. Co do kalwinów. Kalwinizm w Polsce on nie będzie tak bardzo rozwinięty jak na przykład ten luteranizm. Ponieważ będzie miał tak jakby swój ośrodek taki główny w Polsce, ten kalwinizm oczywiście, i to będzie niedaleko Kielc w Pińczowie. I w tym właśnie Pińczowie zostały utworzone takie specjalne gimnazja, które będą słynąć z takiego wysokiego poziomu nauczania i to też będzie zachęcało niektórych polskich szlachciców do tego, żeby do takich szkół posyłać swoje własne dzieci. I tak chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że ci polscy szlachcice, oni mieli tak dobrze naoliwione, oni kombinowali. Pamiętajmy, że będąc katolikiem płacimy podatki do kościoła katolickiego.
czy też na Kościół katolicki. Natomiast kiedy jesteśmy luteranem albo kalwinem, no to takiego czegoś nie płacimy, więc duża grupa szlachty, tej bogatszej szlachty, bo Magna Terii, przechodziła bardzo często na inne wyznania, żeby tego podatku po prostu unikać. Wszystko ładnie, pięknie, jest kolorowo, jest swobodnie, jest wolnościowo, wszyscy mogą robić co chcą, ale przecież trzeba w końcu kogoś znielubić, tak? No, trzeba kogoś znienawidzieć. I trzeba sobie obrać cel. I takim celem, zresztą, no powiem dlaczego tak też było, byli Arianie. Arianie to są tacy bardzo radykalni kalwini, którzy w Polsce nazywani będą braćmi polskimi. I ten arianizm był obecny jeszcze, no, powiedzmy, na przełomie końca starożytności, początku średniowiecza i był potępiony przez Kościół katolicki, uznany wręcz za coś w rodzaju sekty. Więc ten arianizm gdzieś tam powolutku wygasał, a my go wskrzesiliśmy. I dlaczego tak ich nie lubiano? Dlatego, że Arianie powątpiewali w coś, co było obecne w luteranizmie, w kalwinizmie i katolicyzmie. Czyli powątpiewali w Trójce Świętą. I ta Trójca Święta stała się kością niezgody, ponieważ nie udało się dogadać pomiędzy innymi wyznaniami i ci Arianie będą gdzieś tam na uboczu, powiedzmy, leciutko trzymani. Oczywiście to jest pierwszy powód. Drugi powód, i to będzie dosyć solidny powód dla polskiej szlachty, to jest to, że Arianie, kiedy szlachta, kiedy Magna Teria przyjmowała ten arianizm, ona zwalniała swoich chłopów z pańszczyzny i ci chłopi nie musieli odrabiać swojej, powiedzmy, działki, którą otrzymali od swojego pana na polu tegoż pana. Więc to wszystko będzie miało takie dosyć duże znaczenie dla innych szlachciców, którzy będą patrzyli na nich spod byka. No bo przecież czemu ty ich puszczasz, chłopie, wolno, kiedy oni do mnie przyjdą, moi chłopi, i też tego samego będą chcieli. Pójdą na arianizm, powiedzą, że przecież jesteśmy arianami i arianizm słynie też z tego, że jest wolność i my tej wolności też będziemy chcieli. Więc Arianie będą tutaj dosyć mocno nielubiani z każdej właściwie strony. Chociaż będą mieli swoją własną taką Mekkę, taki swój ośrodek, czyli to będzie ich Raków, takie miasteczko położone całkiem niedaleko Kielc, czyli podobnie jak i ten Pińczów. Oczywiście ci Arianie będą później obarczeni bardzo ważną winą. Przecież jak przyjdą luterańscy Szwedzi w potopie szwedzkim w połowie wieku XVII i zaatakują nas, zmiażdżą, zrobią wszystko, co najgorsze, no to przecież ktoś musiał im pomóc, tak? No to kto mógł pomóc? Przecież skoro Szwecja jest luterańska, to przecież nie polscy luteranie, tak? To musieli być Arianie. I tych Arian się w tym czasie potopu szwedzkiego po prostu z Polski wygna. Uzna się ich za tych, którzy są winni wszystkiemu i znaleźli sobie kozła ofiarnego. Więc nie zawsze jest tak kolorowo, jak się wydaje. A skoro nie jest tak kolorowo, to musimy kończyć. Także dziękuję i do widzenia.